Panie premierze, szanowni państwo, to wielkie święto dla Józefowa, a Józefów w ogóle, panie premierze, to jest takie miejsce specjalne dla rodziny. To jest, można powiedzieć, znak rozpoznawczy Józefowa. Ja myślę, że ponieważ pan premier, rząd, myślę, że większość z nas nie ma wątpliwości, że przyszłość Polski jest właśnie w rodzinie, to z tego względu to miejsce jest naprawdę, naprawdę bardzo szczególne. I myślę, że to jest taka okazja, w której z jednej strony można się trochę pochwalić, ale z drugiej podziękować po prostu za to wszystko, co rząd w ostatnim czasie dla rodzin zrobił. To jest dla mnie osobiście, jako przedtem członka rządu, a później senatora, za każdym razem, przepraszam, że użyję takiego określenia, to była wielka frajda i no, takie poczucie naprawdę robienia czegoś ważnego i dobrego, kiedy mogłem podnosić rękę za programem 500+, za emeryturą dla mam wielodzietnych, za wyprawką, za rozszerzaniem karty dużej rodziny i wieloma innymi projektami, które wspierają rodzinę. Z drugiej strony również myślę, że wielu rodziców może w mniej spektakularny sposób, ale w ciągu tych ostatnich 4 lat docenia to, co rząd zrobił dla godności rodziny, dla poszanowania jej integralności, jej autonomii. To niesłychanie ważne, że myślę, że wszyscy rodzice, no tutaj muszę się pochwalić swoim doświadczeniem, rodzice również takiej gromady dzieci jak ja, 8 dzieci, które już są dorosłe, ale 16 wnuków, rodzice, dziadkowie, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wiele nadal do zrobienia, jeżeli chodzi o politykę rodzinną w Polsce, ale panie premierze, dziękujemy za to wszystko, co zostało zrobione z jednej strony dla wsparcia rodzin, a z drugiej dla właśnie szacunku dla ich integralności. Skończyły się te... Skończyły się te pożałowania godne procesy przeciw rodzinom o odebranie dzieci za to, że były biedne. To jest wielkie osiągnięcie tych 4 lat. Nie tylko to, że rodziny są zamożniejsze dzięki programom społecznym, przede wszystkim 500+, ale również to, że właśnie dzięki różnym decyzjom, no może właśnie mniej spektakularnym, rodzina jest po prostu bezpieczniejsza. I to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. To, co zostało zrobione, a także zapowiedzi tego, że będziemy, że rząd polski będzie bronił integralności rodziny, a także prawa rodziców do wychowywania dzieci w tych wartościach, dla tych wartości i według takich zasad, jakie ci rodzice wyznają, to coś niezwykle ważnego. Boimy się o nasze rodziny, o nasze dzieci, że są tacy, którzy nie tylko chcieliby odebrać to, te materialne różne benefity, które w ostatnim czasie trafiły do rodzin, ale również zapowiadają to, czy podważają zasadę tego, że rodzina jest czymś ważnym, że jest najlepszym środowiskiem, w którym dziecko może się wychowywać również później na takiego pełnowartościowego, najlepszego obywatela, który będzie Polskę nie tylko budował, ale po prostu będzie wartościowy dla całej społeczności. Za to wszystko bardzo, bardzo dziękujemy i mam nadzieję, panie premierze, że no, tak się potoczą losy najbliższych tygodni i miesięcy, że to wszystko, co zostało zrobione, będzie bezpieczne, nie zostanie zanegowane przez tych, którzy na przykład mówią, że to rozdawnictwo, że to jakieś takie no, beznadziejne czy bezmyślne narażanie równowagi budżetowej, bo przecież tak nie jest, o czym pan premier lepiej wie niż kto inny, ale również właśnie, że rodzina będzie chroniona nawet w tym otoczeniu, które czasem bywa nieprzyjazne poza granicami Polski, że Polska stanie się takim miejscem ostoi dla rodziny, rodziców, no i wszystkiego, co się wiąże dobrego z ojcostwem, z macierzyństwem, z tym wszystkim, co w rodzinie jest takie ciepłe, dobre, wartościowe. Bardzo, bardzo serdecznie za to wszystko dziękujemy. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, tutaj pan senator bardzo wiele powiedział o rodzinie, która jest rzeczywiście w sercu naszych wszystkich działań. Działań
społecznych, ale również działań gospodarczych i z myślą o przyszłości Polski, bo bez rozwoju tematów związanych z rodziną, bez wzmocnienia rodzin, trudno sobie wyobrazić, że za 10, 20, 30 lat Polska mogłaby rosnąć w siłę. Malutka dygresja. Wczoraj na zaproszenie pana prezydenta uczestniczyłem w kolacji na Zamku Królewskim w związku z uroczystościami związanymi z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Siedziałem koło prezydenta Bułgarii, który powiedział mi, no u nas jest bardzo trudno, jeśli chodzi o politykę społeczną, a w porównaniu do 25 lat temu, kiedy było 10 milionów Bułgarów, to my się zwijamy, jest dzisiaj około 7 milionów. Popatrzcie państwo, jakie proporcje. 30% różnicy. A więc jeśli chcemy rzeczywiście, żeby Polska rosła w siłę, musi być ten program rodzinny. Jego częścią jest wyprawka. Wyprawka trochę brzmi tak dla mam, pewnie dla ojców, jak wyprawa w życie. Jakby byśmy wyprawiali nasze pociechy na dłuższą podróż. I rzeczywiście tak jest, bo szkoła, wejście w szkołę, w ten 8-12-letni cykl to długa, wielka podróż, bardzo ważna podróż, jedna z najważniejszych w życiu. Ale wiemy też doskonale z życia sportowego, że od czasami pierwszych sekund startu, od pierwszych minut, w zależności od dyscypliny, zależy bardzo wiele. Zależy sukces całego wyścigu, zależy sukces w życiu. I dlatego ta wyprawka plus, którą chcemy też umocować, żeby nikt jej nie odebrał, w przyszłych latach to jest dla nas jeden z najważniejszych elementów naszego programu prorodzinnego. Szkoła, coś, instytucja najważniejsza, jedna z najważniejszych w naszym życiu obok rodziny, to również dla nas bardzo ważny czas, żeby z jednej strony uczyć się, ale też trochę tak jak tutaj na Placu Zabaw miałem ogromną przyjemność porozmawiać z dziećmi, z młodzieżą, bo szkoła jest też od tego, żeby trochę się pobawić, prawda? Tak uważam i cieszę się, że są coraz lepiej wyposażone szkoły. Przecież uczymy się nie dla siebie, ale nie dla szkoły, tylko dla życia i dla naszych i naszych bliskich przyszłych sukcesów. Wcześniej dzisiaj mówiłem na otwarciu roku szkolnego, jest takie powiedzenie, ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. No i rzeczywiście nauka to jest potęgi klucz, ale też dla państwa polskiego. Nauka to potęgi klucz, dlatego cieszę się, że tutaj uczniowie deklarowali mi, że będą czerwone paski na koniec roku, a państwu w Józefowie, nie takim wielkim, ale pięknym mieście pod Warszawą, życzę, żeby wasze pociechy, żeby wszyscy byli szczęśliwi z tego procesu edukacyjnego, w czym ta wyprawka ma chociaż trochę dopomóc, ma trochę dopomagać w tych pierwszych krokach stawianych we wrześniu na cały długi rok szkolny. I chcę też podkreślić, że dla nas nasze wszystkie działania, które mają wzmocnić szanse dla dzieci, dla młodzieży, są działaniami, które umacniają szanse całego naszego kraju, całej Polski, bo to, co będzie wynikało z nauki naszych dzieci, będzie się bezpośrednio wiązało z polską gospodarką, z siłą Polski w przyszłości, a więc wyprawka 300+, 500+, to jest najlepsza inwestycja w przyszłość Polski. Dziękuję bardzo i gratuluję mieszkańcom Józefowa, bo tutaj podczas tych krótkich rozmów słyszałem o kółkach teatralnych, o życiu kulturalnym, oświatowym, bardzo bogatym w waszym pięknym mieście. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia przy kolejnych okolicznościach. Dziękuję bardzo.